Cześć, witam Was ponownie. Ja jestem Violet, a to jest nadal nienazwany program. Dlatego mamy dla Was nieustający konkurs. Jeśli wymyślicie najciekawszą nazwę dla tego streamu, w nagrodę możecie dostać tę oto fantastyczną figurkę Ezio, której niesamowicie zazdroszczę, bo chciałabym ją mieć w domu. Ale w takim razie zaczynajmy. Przede wszystkim The Division. Wszyscy tę grę już znają i sprzedała się świetnie, miała świetne przyjęcie i niesamowicie Wam dziękujemy za to, że jesteście tak oddanymi jej fanami. Bądźcie na bieżąco z naszymi kanałami social media, czyli Twitter, Instagram, Facebook i już niedługo dowiecie się trochę więcej o pierwszym darmowym dodatku do The Division, czyli najazdy. Ale marzec to nie tylko The Division. W zeszłym tygodniu na półki sklepowe, czyli wreszcie w formie fizycznej, trafiła gra Trackmania Turbo. Macie do wyboru w niej cztery tryby rozgrywki. Podwójny kierowca, hot seat, arcade i split screen, czyli jest to idealna gra na imprezy ze znajomymi, dlatego nie zapomnijcie zaprosić ich na partyjkę. Teraz trochę zmieniamy klimat, bo już niedługo kończy się sezon Rainbow Six Siege. Do rozegrania zostało jeszcze kilka spotkań, a dodatkowo, kiedy? Dzisiaj wszedł nowy patch, łatka nazywa się 2.3 i jest w niej, jak zwykle, sporo zmian. Oczywiście wszystkie te zmiany będziecie mogli o nich przeczytać na naszym Facebooku. Wszystkie informacje, które teraz oglądacie, wszystkie trailery możecie śledzić i oglądać tutaj. Na naszych social mediach, czyli Facebook, YouTube, Twitter i Instagram. A teraz główny temat naszego dzisiejszego streama, czyli Far Cry. W tym roku mamy 12 urodziny tego tytułu i z tej okazji, jak na pewno zauważyliście już, powstał nowy tytuł. Primal. Seria Far Cry to bardzo wielki świat, bo możemy być czy w Himalajach, czy w tropikach, jest i ciepło, i zimno. Na pewno wszyscy pamiętają najciekawszych złych, takich jak Vaas, który jest ulubieńcem chyba wszystkich, czy Pagan Min, nienagannie ubrany w wężowych laczkach. Chcielibyśmy dzisiaj trochę pogadać z naszymi gośćmi, których mamy dwóch. Pierwszy będzie tłumaczem języka Winja. Jest to język, który powstał specjalnie po to, by dzikusi, nie będę mówić dzikusi, by prehistoryczni ludzie, którymi jesteśmy, z którymi spotykamy się w Primalu, byli bardziej wiarygodni, bo raczej nie sądzę, żeby 12 tysięcy lat temu ludzie posługiwali się angielskim. Dlatego już za chwilę przed Wami nasz pierwszy gość.